Dobra, czas. Słuchajcie, dochodzimy do centralnego miejsca. Jezus w ogrójcu przeszedł przez coś, co w naszym życiu powinno być częstym wydarzeniem właśnie walki w ogrójcu, ale to Jego wydarzenie miało szczególne znaczenie dla nas i to jest właśnie Eucharystia. To zwala mnie z nóg. Przez Grignon de Montfort, o którym będę mówił później, przez wejście właśnie w to uniżenie się przed Bogiem, które jest ma być właśnie szczere, na czym ono polega z punktu widzenia Grignon de Montfort, jeszcze powiem, ale to mnie zwala z nóg. Czym jest Eucharystia? Kiedy my mamy świadomość, i teraz powiem tak. Jeżeli ja zasługuję na karę śmierci, powinienem tu być ukrzyżowany dzisiaj. Ja. Za moje grzechy. Bo taka uważam, z mojej świadomością jest rzeczywistość o tym, co się dzieje wobec mojej grzeszności. Ja sobie na to zasługuję, żeby umrzeć na krzyżu, żeby być potępiony. O tak. I przychodzi Jezus i On mówi, ja to zrobię za ciebie. Teraz wyobraźcie sobie tą sytuację realnie. A jeszcze sobie wyobraźcie, żeby tak łatwiej było, jakąś najmilszą osobę, którą najbardziej kochasz. Twoja mama, tata, chłopak, dziewczyna, nie wiem. I że to ona za ciebie robi, bo wtedy mamy tak łatwiej nam to wyobrazić sobie. Bo czasami nawet Jezus jest dla nas abstrakcyjny. I że to On robi za ciebie. Co ja bym wtedy zrobił, jakbym całował buty, nie wiem, jakbym się zalał łzami? I tym jest każda Eucharystia dla mnie. I tak patrzę na Eucharystię. I dlatego właśnie Eucharystia jest dla mnie czymś niesamowitym, że to Jezus sam przychodzi i Golgota, która miała miejsce 2000 lat temu, jest uobecniona. Ona tu się w tym momencie dzieje. I tylko dzięki tym rękom wyświęconym kapłana to jest możliwe. I to jest przyczyna, dlaczego ich ręce są szczególne. I w ogóle kapłani powinniśmy ich całować w sensie duchowym, troszczyć się o nich, modlić się za nich, bo tylko dzięki nim to jest możliwe. Jezus stał się niewolnikiem kapłana. Kiedy kapłan powie te słowa, to on przychodzi z nieba i znowu cierpi na krzyżu. I zgadza się na to. I cierpi za moje grzechy. To cierpienie jest teraz w czasie rozłożone przez Eucharystię. I my mamy dostęp, jakby taki kanał, w którym możemy się podłączyć, ale żeby to się działo we mnie, to ja muszę się uniżyć, ja muszę się nawrócić. Jeżeli ja się nie nawróciłem na Eucharystii, ale przyszedłem, to ja byłem widzem. I wtedy On może musi powiedzieć, ja Cię nie znam. Kim Ty jesteś? Jezus, wiemy, znamy to z Mateusza chyba, to jest, otwiera Jezus bramy, otwierają się bramy do nieba. Panie, Panie, ja chcę tam wejść. Jezus, ja Cię nie znam, ja nie wiem, kim jesteś. Tylko ten, kto przechodzi przez ten proces uniżenia przed Jezusem, czyli świadomości własnego nawrócenia, przyznania się do swojej grzeszności, może wejść w tajemnicę Eucharystii. I to jest moje doświadczenie. Ja to mówię tak, jak ja to czuję. Ja też to wyczytałem w książkach, ale ja to przeżyłem w moim życiu. Sokółka. Już lecę teraz szybko. Jaki mamy piękny dowód. W sokółce przychodzi, hostia spada, a tam mamy takie dwa miejsca w Polsce, Legnica i Sokółka. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Tam się właśnie, za waszych czasów, wy już to około 12 lat temu, w tej hostii na niej pojawia się właśnie takie miejsce na tej hostii, gdzie jest krew połączona w szczególny sposób z tą hostią i biskup tamtejszy bada sprawę i co? Dochodzą do wniosku? Tak, w dwa niezależne instytuty badają i mówią, to jest mięsień sercowy. Ale uwaga teraz. Stanie agonii. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że On teraz umiera, największe męki przechodzi. A jak ja w czasie Eucharystii czczę Go? Jak ja to doceniam? Jak ja w tym momencie przeżywam to, że On to naprawdę w tym momencie, Pan Bóg nam to mówi. Mógł nam powiedzieć, hej, wy Polacy tacy super jesteście, że Pan Bóg obdarował takimi objawieniami. Dlaczego tego w Niemczech nie zrobił? W pewnym sensie powinien to tu zrobić, bo tu większe są potrzeby. A może my Polacy tracimy to coraz bardziej? A może coś nam ucieka i wchodzimy w jakieś lapidalne, jakieś lekkie wchodzenie właśnie w Eucharystię, które nie jest prawdziwe? Czy Pan Bóg nas czasem nie ostrzega, żebyśmy głębiej na to nie spojrzeli? Ja z moim doświadczeniem tak myślę, że tak jest. Ale mogę się mylić. Ja nie jestem teologiem. Co jest? Naciskam i nic. Co jest? Spróbuję do tyłu. Jeszcze raz do przodu. Tak jest. Słuchajcie, Jan 6.
Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To mówi Jezus. Nie wiem, czy będę miał czas. Miałem wielkie spotkanie z protestantami, wolne wspólnoty ewangelickie. Przez pracę oni atakowali Kościół katolicki, a ja musiałem go bronić. I przez to wszedłem, przez 5 lat miałem dialog z protestantami. Nie zachęcam was, żebyście w to wchodzili. Bardzo trudna sprawa, można się samemu pogubić. Nie trzeba tego robić. Ja tak jakoś w to wszedłem, może brakowało mi pokory, żeby ich zostawić. Róbcie swoje, a my swoje. Ale oni to odrzucili. Największe dobro, jakie my mamy od Jezusa, oni to odrzucili. Ja im to powiedziałem. To, co robicie, mam swoją wspólnotę, mam młodych ludzi, tam wolne wspólnoty ewangelickie. Nawet byłem tam u nich kiedyś to zobaczyć. Ale powiedziałem im, słuchajcie, nie mogę do was przejść. Szukam prawdy w moim życiu. Mottem mojego życia jest szukanie prawdy. Jeżeli prawda by była tam, ja bym tam poszedł. Przepraszam, że to tak mówię. Może to nie jest mądre i to dydaktycznie prawidłowe. Ale ja szukam prawdy, ja nie szukam Jezusa. Ale ja wiem, że Jezus jest prawdą i dlatego idę za Nim. Ja jestem o tym przekonany. Im bardziej szukam prawdy, tym bardziej widzę, ona jest tu. Ona jest tam. A ja mówiłem o prawdę, wołałem do wszystkich. Jeżeli jest inny Bóg, który ma prawdę, proszę bardzo, na stół. On mnie przysłał do Kościoła katolickiego. Jakie wy macie szczęście, że tu jesteście, bo może nie musieliście takich dramatów przeżywać jak ja, a już tu jesteście. Po tych trudnych słowach masa ludzi odeszła od Jezusa. To tacy też protestanci odeszli od tych słów, nie mogą ich znieść. To inni odeszli, bo to są bardzo trudne słowa. Będziesz jadł moje ciało, pił moją krew, kanibale jesteśmy, czy co? Też chcecie odejść? Pyta się Jezus. A Piotr mówi, Panie, to jest ten Piotr właśnie, taki trochę dzikus, ja też jestem taki trochę dzikus, nie? Ja z natury taki, nie? Brzydkie słowo, przepraszam. On taki trochę był, taki emocjonalnie, wybuchowy i tak dalej. Też miał swoje błędy i tak dalej. Ja też mam swoje błędy i czasami muszę przepraszać nieraz. Mam zresztą jedną zasadę, powiem. Jeżeli publicznie moją żonę zraniłem i popełniłem jakiś błąd, to mam obowiązek wśród tych ludzi ją przeprosić. To jest trudne, bo przy dzieciach czasem muszę to robić. To nie jest łatwe. I muszę to robić i oni są świadkami, że czasami muszę to robić. Nie jestem bez błędów. Nie. I czy wy chcecie odejść? Słuchajcie, kardynał Sara, bardzo go lubię. On mówi, że celebrowanie Eucharystii to przede wszystkim celebrowanie śmierci Jezusa. To jest on, kardynał Sara. On twierdzi, że kryzys Kościoła to kryzys wiary w obecność Jezusa w Eucharystii. Zgadzam się całkowicie. My nie mamy kryzysu, że nie mamy tutaj coś tam poukładane, jakieś tam ekonomiczne sprawy czy cokolwiek. To jest wszystko bzdura. Prawdziwy problem jest zawsze w Kościele, jak tracimy wiarę w Eucharystię. No i on mówi też oczywiście, że brak adoracji. Jeżeli macie, my tu mamy w Konkordii bardzo dużo adoracji, pięknie, bo adorujemy Jezusa, ale czy naprawdę to czynimy też, jak pojedziemy do domu? Ksiądz właśnie pięknie był Tomek. Może taka blaza emocjonalna tu, bo wszyscy to robią, to też to robię, a pojadę tam do domu, pach. Słuchajcie, ja zrobiłem to zawierzenie dzięki Szymonowi. Do dzisiaj różaniec nas trzyma jak kajdany i my dzięki temu przerabiamy życie Jezusa w różaniec. Bo różaniec, ja dojdę do tego, to jest kontemplacja życia Jezusa. Różaniec to jest ewangeliczna modlitwa, przechodzenie przez 20 najważniejszych stacji życia Jezusa. Jedną z nich przerabiamy tutaj, to jest modlitwa w Ogrójcu. Jak ja modlę się tajemnicę modlitwy w Ogrójcu, to wiecie, co ja mam w głowie, jaką ja mam burzę mózgu? Jaki tam jest brainstorming? Co tam się dzieje? Właśnie dlatego. Ja to przerabiam. Ja myślę o tym. Te myśli są u Boga. Ja muszę się wyrwać stąd i różaniec mnie wyrywa jak kajdany stąd. Staję się w pewnym sensie niewolnikiem tego, że to robię. Tak, i chcę być tym niewolnikiem tam, bo to mnie trzyma w dobrym kierunku. Wiecie, co Jezus mówi? Kiedy apostołowie już dłużej za Nim idą, już widzą cuda, widzieli wszystko pięknie, ładnie, a On do nich mówi, no to co, chcecie iść za Mną? A to zacznijmy wielbić, tańczmy razem, to rób to. A to zacznijmy mówić Jezus, 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 Jezus. A to rób to, to i tamto. On mówi nie. Zaprzyj się samego siebie. Patrzcie, to są słowa Jezusa, to nie są moje słowa. Jeżeli chcesz to zrobić i naprawdę chcesz iść za Mną, mówi Jezus, to zaprzyj się samego siebie i weź krzyż swój i naśladuj Mnie. Słuchajcie, to znaczy zaprzyj się samego siebie. Zaprzyj się samego siebie to znaczy ja mam moje słabości. Spojrzę raz na zegarek, bo... Ale ja też później zacząłem, nie? Okej.
Jesteście świadkami, prawda? Pozwolicie jeszcze chwilkę, czy mam koniec robić twardy? Mogę jeszcze sekundę? Dobra, jakby co, to mówcie, ja też potrafię skończyć. Czasami jestem pokorny. Dobrze, dobrze. Dobrze, moja córka potrafi być litościwa dla ojca. O, dobrze. Słuchajcie, zdążę w 10 minut. Słuchajcie, następna mała modlitwa w Ogrójcu. Niedawno. Ten chłopak, ksiądz Adam u nas w kościele, stawia ten obraz i mówi o nim. A ja mówię, super, no taki ojciec, który już troszeczkę się zna na wierze, a więc moim dzieciom ten temat troszeczkę podprowadzę bliżej i powiem o tym akutis. I rzeczywiście tak się stało. Przyszedłem do domu i zacząłem tam szukać sobie. Carlo Acutis stworzył listę wskazówek potrzebnych do zbliżania się do Boga. I patrzcie, co mówi. Wiecie, kto to jest? Kto wie, kto to jest Carlo Acutis? Ręka do góry. Dobrze, to krótko wam powiem. On miał 15 lat i niedawno zmarł. Niesamowicie młody, świetny człowiek. Pierwszy raz go poznałem. Gosi tata organizował rekolekcję. Mąż Gosi, nie? Czyli Gudi tata, organizował rekolekcję właśnie i pierwszy raz usłyszałem o nim tam wtedy. Patrzcie, jak to działa, jak my jesteśmy siatką połączoną. Tam byliśmy na rekolekcjach i właśnie tam był, tam pierwszy raz się o nim dowiedziałem, obojętnie. I teraz ten człowiek, patrzcie, co on mówi, co jest ważne dla niego. Starał się codziennie uczestniczyć we mszy świętej. Różaniec. Ten młody człowiek, 15 lat. A ja musiałem dopiero mieć 30 lat, żeby się o tym dowiedzieć. A on już odmawiał różaniec. Ja wiem dzisiaj, co to jest. Pismo Święte. Czytał Pismo Święte. Ważna sprawa. Cotygodniowa spowiedź. Wyrzeczenie. Post. Robił coś za innych. Ofiarował swoje życie, żeby inni mieli z tego coś zyskali. Post. Pokuta. Miał szczególną relację z aniołem. Wiecie co? Ja przychodzę do domu i tak sobie myślę, dzieciom to podsunę. Ale ja zacząłem rewidować swoje życie. Chwileczkę. Modlitwa w Mogrójcu. Chwileczkę. Ja kiedyś chodziłem codziennie do kościoła z moją żoną przez 5 lat. Później żeśmy budowali dom, dużo dzieci. Ten do przedszkola, ten do szkoły. Tu, no jak to zorganizować? Coś na msza święta, no dobra. I tak nam to trochę uciekło. Chodziliśmy często, ale nie codziennie. I ten młody chłopak pomógł mi zrewidować siebie samego, czy ja naprawdę czas mój inwestuje dobrze. Czy nie ma tak, że marnuję na coś, a powinienem na coś lepszego. I od tego czasu, 1,5 roku temu to się wydarzyło. Zacząłem chodzić codziennie do kościoła znowu. Choć mi to jest ciężko z rodziną, bo nie mamy łatwiej sytuacji. Ale nie zawsze chodzę, bo rodzina musi być pierwsza. Muszę spełnić jako ojciec swoje obowiązki. Ale kiedy to uczyniłem, czy Jezus jest na pierwszym miejscu? I zacząłem chodzić znowu codziennie do kościoła. Słuchajcie, wyrobiłem się w czasie. To znaczy, że tak naprawdę doszedłem, ale dałem gazu na końcu. Co wam chciałem powiedzieć, tak reasumując wszystko, pozwolę sobie na taki krótki jeszcze facit. Jestem Bogu bardzo wdzięczny dzisiaj za to, że dał mi nową szansę. Ja sobie na to nie zasłużyłem. Kiedyś moja babcia, z różańcem ją widziałem, nie doceniałem tego. Ja odleciałem daleko od kościoła. Być może skończyłbym w rynsztoku. Być może gdzieś bym był nieszczęśliwym człowiekiem, który całkowicie zatracił się, bo byłem na najlepszej drodze, aby to się wydarzyło. I wtedy, kiedy zaczęło się druzgotać w moim życiu wszystko, miałem nie wiem skąd tą odwagę. Myślę, że ten moment był wymodlony przez innych, o których ja się dowiem tam, z tamtej strony. A Pan Bóg później stawiał mi tyle ludzi, tyle okoliczności, tyle wydarzeń na mojej drodze, że jestem tak wdzięczny i z wdzięczności Bogu robię to, co dzisiaj tutaj robię. Bo myśmy na to nie mieli czasu z żoną, żeby tu być. Alicja nam przekazała tą wiadomość. To robię tylko dlatego, bo jestem przekonany, że to, co ja sam dostałem od Boga, jestem zobowiązany, aby dawać dalej. I wcale ja tutaj nie jestem ważny. Bo co mogę powiedzieć sobie, że być może Pan Bóg wziął pod uwagę, to jest to, że zapisał moje imię w niebie tam, gdzie ja Jego wolę przedłożyłem przed moją własną. Czym jest modlitwa w Ogrójcu? Modlitwa w Ogrójcu, powiem to mocno, to jest wojna. To jest wojna duchowa. Pan Bóg mówi, jak powiem te mocne słowa, że diabeł krąży jak lew ryczący, żeby nas zniszczyć. On jest osobą zły. I teraz on jest w stanie ze mną naprawdę zrobić wiele zła.
Ale chwila, on nie może nic, jak ja jestem z Bogiem. Dlatego relacja z Bogiem jest niesamowicie radosna, kiedy człowiek wie, jakiego ma wspaniałego Ojca u swojego prawej strony. Że On go tak kocha, że za najmniejsze moje przewinienie On pójdzie jeszcze raz na krzyż. Tylko za to jedno najmniejsze. Tylko za mnie. I ta świadomość mnie rozwala. Jeżeli grzeszycie, to rzeczywiście to nie jest największa tragedia. Ale jeżeli grzeszycie i nie wracacie, to jest tragedia. Ja widzę dwa rodzaje grzechu, które rozdzielam w moim życiu. Jedno to jest kierunek myślenia, który mam. On musi być czysty jak łza, jak gołąb. Tam nie mogę sobie pozwolić na kompromis. Ale to jeszcze nie jest cała wygrana. Bo nawet jeżeli będę ustawiony pionowo i będzie wszystko szło w dobrym kierunku, w sensie mojego rozumu, mojego myślenia, to jeszcze nie znaczy, że ja to dam rady osiągnąć w moim codziennym życiu. I teraz przychodzi następna sprawa, to jest, jeżeli idę tą drogą, którą chciałem iść i upadam, tu nie ma tragedii. Człowiek, który to tragizuje, przeważnie jest za bardzo pyszny, bo on chce być dobry. To jest to, co ksiądz tutaj mówił na tym, to jest niebezpieczeństwo chcieć być dobrym. Dobry jest tylko Bóg, pamiętajcie. Jeżeli my czynimy dobro, to ja mam wielkie niebezpieczeństwo, że wtedy pycha we mnie wchodzi. A jak pycha mnie dorwała i że jestem dobry, to wtedy jestem najbardziej skłonny do popełnienia najgorszego grzechu. I tak się dzieje. O tym będę mówił później. Pokora nas chroni przed popełnieniem tego grzechu. To jest świadomość mojej grzeszności. I obojętnie jakich dobrych uczynków bym się nie dopuścił, które nigdy nie są moją zasługą, one zawsze są zasługą Jezusa. Ale jeżeli bym dopuścił się ich i wytrzymam w pokorze, to mam szansę, żeby po nich nie upaść. Dlatego Pan Bóg nie pozwala nam, żeby za dużo dobra się u nas czasami wytworzyło w naszym życiu, bo by nasza pycha tego nie wytrzymała. Było 10 minut? 9, ja liczyłem. Dobra, kończę. Dziękuję bardzo. Spotkamy się później. Będzie trochę o Maryi, troszeczkę innych tematów. Dziękuję bardzo, że wytrzymaliście.